Tak, czwarta część to jest czwarta księga mojej powieści Mroczne Góry. Znamy trylogię. Trylogia to są pierwsze trzy księgi, które zostały wydane w formie e-booka, zostały wydane w formie książki drukowanej i zostały w części wydane w formie spotkań audiowizualnych. Natomiast księga czwarta to jest kontynuacja, czyli najpierw trzeba zapoznać się z całą trylogią, a później mamy kontynuację w tej księdze czwartej. Trylogia jest nadal dostępna w formie e-booka, natomiast nie ma już nawet jednej książki drukowanej. Mieliśmy pierwszy nakład, on się wysprzedał praktycznie bardzo szybko, chyba to były 2 dni czy 3 dni w momentu startu sprzedaży, ponieważ wcześniej mieliśmy przedsprzedaż. Później wydrukowałam drugi nakład, który sprzedał się w przeciągu, chyba to były 2 tygodnie od razu, znowu ten cały drugi nakład. I potem doszłam do wniosku, że nie, dobrze, stop, ja mam jeszcze inne obowiązki, inne zadania. Nie mogę w 100% całej mojej energii przeznaczyć na trylogię, dlatego nie zdecydowałam się na trzeci nakład. Był oczywiście jeszcze jeden nakład, o którym praktycznie nikt nie wiedział. Ogromny nakład. Ja wspomniałam o nim na moim blogu kilka dni temu. To był nakład typowo dla bibliotek polskojęzycznych, czyli i bibliotek w Polsce, i bibliotek za granicą. Dlatego każda osoba, która chce trzymać trylogię w formie książki drukowanej w swoich rękach, to wystarczy, że pójdzie do biblioteki w swojej miejscowości, bo praktycznie nawet malutkie polskie miejscowości dostały przynajmniej po jednej książce bezpłatnie ode mnie, dostały ją jako prezent, czyli zarówno książka była darem, jak i koszt wysyłki był darem, był to mój nakład finansowy, ogromny nakład finansowy, ale było to dla mnie bardzo, bardzo ważne, aby każdy człowiek, i to zarówno młodzież, która może jeszcze nie ma swoich finansów, jak i również starsze osoby, które mają ograniczone środki, na przykład na emeryturę, albo osoby niepełnosprawne, które również mają ograniczone środki, żeby mogły w swojej własnej bibliotece tą książkę wypożyczyć i przeczytać. Także jeżeli ktoś chciałby teraz jeszcze wrócić do książki drukowanej, to u mnie na razie nie można jej zamówić. Można tylko e-booka zamówić, albo tylko części czytane przeze mnie. Natomiast musi iść do biblioteki i tam po prostu zapytać o książkę. Jeżeli by się zdarzyło tak, że jest to jakaś bardzo, bardzo malutka miejscowość i akurat ta miejscowość nie dostała książki drukowanej, to należy zapytać w tej wyższej instancji, czyli na przykład w bibliotece powiatowej, miejskiej, bo praktycznie cała Polska jest tą książką usłana, natomiast za granicą troszeczkę gorzej, ale też duża część bibliotek polonijnych tą książkę ma w swoich zbiorach. Dlaczego taki tytuł czwartej księgi Kapłanka Świętego Lasu? Właściwie zastanawiałam się, czy użyć słowa las, czy gaj. Jednak gaje to były malutkie takie skupiska drzew, a gdy bierzemy pod uwagę miejsce, w którym zaczyna się czwarta księga, no to jest to nieprzemierzona niczym puszcza, a tytuł Kapłanka Świętej Puszczy uważam, że byłby nie na miejscu. Dlatego użyłam słów Kapłanka Świętego Lasu zamiast Kapłanka Świętego Gaju, aby podkreślić, że ten las jest duży, magiczny, że jest to duża przestrzeń, jednocześnie również tworząc tutaj w energii ziemi, tą świadomość, jak ważne są dla nas lasy. Bo to nie jest moje widzimisię, że jestem prezydentem naszego stowarzyszenia Ono Semina Org z siedzibą w Szwajcarii, która nie tylko sadzi lasy, ale również dba o lasy, chroni lasy. To jest dla mnie niesamowita misja i moje powołanie tutaj na ziemi, część mojego powołania, aby chronić drzewa, sadzić drzewa. Ostatnio na Instagramie pojawiło się taka przepiękna grafika, już nie pamiętam, kto ją wstawił, że jeżeli chcesz słuchać śpiewu ptaków, to nie zawieszaj klatek, tylko sadź drzewa. I dokładnie dzisiaj spotykam się w Magicznej Oazie na tym wywiadzie i w Magicznej Oazie
Wszystkie drzewa, które tutaj są, posadziłam własnoręcznie. Wiele drzew to są datki od mojej społeczności. Pod każdym drzewem jest kamień z datą, z numerem zamówienia, z imieniem i nazwiskiem osoby, która wysłała datek na to drzewo. I to miejsce pokazuje, że każdy z nas może stworzyć taki mini las u siebie, bo przecież ile kosztują działki, aż tyle nie kosztują. Można kupić działki ze znajomymi, z przyjaciółmi i po prostu posadzić swój las. Przestać walczyć z wiatrakami, czyli z urzędami, które wycinają drzewa, bo można tą energię, którą przekazujemy na walkę, oczywiście ja nie mówię, żeby nie protestować, naturalnie trzeba protestować, trzeba powiedzieć, co sądzimy na ten temat, trzeba pisać petycje, ale trzeba również zrobić coś materialnie. I materialnie każdy z nas może zrobić, zebrać się w kilka osób, kupić jakąś tanią działkę, nieważne gdzie ta działka jest, zrobić umowę notarialną, że każdy, kto kupił tą działkę, może z tej działki korzystać, czyli może tam przebywać. Podobnie jak to mamy na przykład w Norwegii, czy w Szwecji, czy w tych innych krajach skandynawskich, że pewne miejsce jest może być dla wszystkich dostępne i tam po prostu razem posadzić las, publikować to, pokazywać to światu. I wtedy co robimy? Tworzymy sobie nasz własny las, który jest bezpieczny, jest własnością prywatną, nikt go nie może wyciąć, nie może przyjść państwo i powiedzieć, o to są lasy państwowe, to teraz wycinamy Puszczę Białowieską albo Puszczę Karpacką. To jest nasza prywatna własność, nasz z wielu ludzi, którą przekazujemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i jak jest dobrze sformułowana ta umowa, to ten las będzie trwał wiecznie i wszystkie te rodziny, które razem ten las posadziły, mogą po prostu tam spędzać czas, mogą się umówić, że no w ten weekend my przyjedziemy, albo może razem się spotkamy i jesteśmy w naszym lesie. Dbamy o ten las, podlewamy te drzewa, cieszymy się tym pięknym naszym lasem. Jeszcze możemy to ogrodzić, tylko tak, żeby zwierzątka sobie mogły przeskakiwać, ale żeby inni ludzie, jacyś źli ludzie nie mogli tam wejść i po prostu możemy w ten sposób działać na ziemi. Nie wszystko powinniśmy przekazywać w ręce wyższych instancji, że ktoś to za nas zrobi. My sami możemy zrobić bardzo dużo. Ja jestem tego przykładem. Jestem bardzo drobną osobą, mam 1,70 m, 54 kg, więc jestem drobniutka, szczuplutka, a w takim klimacie, który jest taki trudny, byłam w stanie to stworzyć. Byłam w stanie to sama stworzyć, coś takiego. To czy inni nie są w stanie? Naturalnie są w stanie. Jeszcze z pomocą swoich mężów, swoich braci na pewno są w stanie stworzyć dużo piękniejsze oazy na całym świecie. I to jest taka moja misja i również ta księga, dlatego taki ma tytuł. Mimo, że tylko zaczynamy w tym świętym lesie, to chciałam podkreślić, jakie to jest ważne dla nas wszystkich. Dokładnie w tym momencie, gdy w Polsce dzieją się takie rzeczy, że sobie po prostu rządzący wyprzedają drzewa, wyprzedają las, to jest bardzo, bardzo przykre, ale my możemy coś zrobić przeciwko temu. Dodatkowo osoby, które mnie znają, wiedzą, że od lat tworzę bransoletki mitycznych drzew Edenu, ponieważ jestem przekonana, że kamienie szlachetne i minerały są szczątkami drzew Edenu i tak te bransoletki nazwałam, to jest taka nazwa markowa, nazwijmy to tak, moja własna nazwa. I uważam, że noszenie również bransoletek z kamieni szlachetnych czy talizmanów z kamieni szlachetnych bardzo nas łączy z energią drzew i energią ziemi. I stąd tytuł tej czwartej księgi. Tak, czwarty rozdział po długiej, długiej przerwie. Ta przerwa była potrzebna dla mnie, ale również na te sprawy organizacyjne związane z wysyłką trylogii, z wysyłką do bibliotek trylogii. I ta przerwa była również potrzebna dla mnie, dla mojego życia, aby pewne rzeczy usunąć, żeby również zrobić pewne porządki w firmie, czyli uwolnić się od niektórych pracowników, przyjąć nowych pracowników. To wszystko było bardzo ważne dla mojego życia, ten czas przerwy, że usuwałam pewne rzeczy, które mi nie służą i pojawiały się nowe rzeczy, bym mogła moją społeczność prowadzić przez kolejne lata jeszcze lepiej, z jeszcze większą intensywnością i jeszcze bardziej motywować każdego człowieka i inspirować do dalszej pracy nad sobą.
symbolika w pierwszym rozdziale Nowej Księgi jest bardzo delikatna, czyli tylko osoby niesamowicie uważne zauważą symbolikę ścieżki, takiej ścieżki wijącej się w różnych kierunkach jako droga życia. Możemy zauważyć ognisko jako symbol uzdrowienia, transformacji i przemiany. Możemy zauważyć drzewa, właśnie drzewa, ponieważ władca Sarons, gdy jest jeszcze osłabiony i wędruje w kierunku ogniska, czyli tej energii uzdrowienia, opiera się o pnie tych wielkich, starych drzew. I każdy z nas wie, że jeżeli potrzebujemy wsparcia, siły, mocy, każde drzewo ma inne znaczenie. Jeżeli ktoś interesuje się mitologią celtycką, albo starymi wierzeniami, albo chociażby działaniami i nauką doktora Bacha, to wiemy, że modrzew ma inne znaczenie, a dąb ma inne znaczenie. Inne znaczenie ma osika, a inne znaczenie ma brzoza. I gdy on opiera się o drzewa, to one dodają mu siły, one dodają mu mocy, one mu dodają wytrwałości i jak gdyby motywują go w jego dalszej wędrówce. Z symboliki mamy również tą niewinność, niewinność tej kapłanki Świętego Lasu, czyli Eleny, która jest nową postacią w tych nowych częściach trylogii. I ta niewinność. O tą niewinność zapytała mnie jedna czytelniczka, czy w mojej powieści albo w dawnych czasach, czy ta niewinność była taka ważna. Oczywiście poznamy to w kolejnych rozdziałach tej czwartej księgi, poznamy, że również w tym świecie ta niewinność ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o bycie kapłanką. Ta czystość, niewinność, bo jest to zupełnie, zupełnie inna energia dziewicy, która nie miała jeszcze tego połączenia z tą energią męską, niż kobiety dojrzałej, która jest w częstym albo stałym połączeniu z tą energią męską. Te wszystkie osoby, które znają temat telegonii, które znają temat energii, wiedzą, że pewne rzeczy tutaj mają miejsce w tych połączeniach seksualnych i dlatego ta niewinność jest ważna, jeżeli jesteśmy na drodze kapłanki albo arcykapłanki. Niewinność albo czystość, bo i to jest ważne na tej drodze. Tak, pojawiło się mnóstwo komentarzy od mojej społeczności, które mnie najbardziej rozbawił albo mnie zaskoczył. To był komentarz od Kasi, ponieważ Kasia napisała piękny komentarz. Napisała ten komentarz do mnie w mailu zaraz w momencie, gdy opublikowałam ten fragment i napisała, że no już zaczynała lubić Artura de Lace, czyli władcę Sarons, a tutaj na koniec po prostu takie zaskoczenie. Tak, powieść jest bardzo zaskakująca. Praktycznie w każdym momencie nas zaskakuje, w każdym momencie staram się pokazać, że nie wszystko złoto, co się świeci, ale również staram się pokazywać, że każdy człowiek ma zarówno zalety, jak i wady. Czyli nie ma ludzi świętych na tej ziemi, nie ma, chociaż byśmy może chcieli, nie ma świętych ludzi. Ja również nie jestem święta. I każda z postaci ma również tą swoją ciemną stronę, albo cień, albo wady. Ale pamiętajmy, że wady mogą czasami być naszymi zaletami i gdy popatrzymy odpowiednio na energię, którą nazywamy tą ciemnością, tą wadą, to może się okazać, że tam jest ukryte coś, co stanie się naszą siłą. Tak, naturalnie będą kolejne części. Zorganizowałam to w bardzo prosty sposób, czyli kolejne części będą w formie elektronicznej, na pewno najpierw w formie tekstu, później w formie głosu. Czyli w formie elektronicznej, czyli zarówno grafiki, które będą dopasowane do danego rozdziału, ale również teksty. I będę publikować je w ten sposób, że przez pierwszą godzinę są one dostępne bezpłatnie. Czyli jeżeli ktoś na mojej stronie ma aktywowane powiadomienia i zdąży w pierwszej godzinie przeczytać nowy rozdział, no to będzie to jego takie
wynagrodzenie za to, że jest moim wiernym słuchaczem i wiernym widzem, wiernym czytelnikiem. Natomiast jeżeli ktoś nie przeczyta albo chce w jakiś sposób wysłać do mnie podziękowanie za stworzenie tej powieści, również podziękowanie może za to, że udostępniłam tą powieść dla wielu, wielu osób, które może nie mogłyby sobie pozwolić na to, żeby ją kupić, że udostępniłam ją w naszych polskich bibliotekach, może ktoś w jakiś sposób chce mi za to podziękować, to jest tak zwany dostęp premium. Dostęp premium na jeden dzień, na 3 dni, na miesiąc i na cały rok. Jeżeli mamy ten dostęp premium aktywny, oczywiście trzeba go odnawiać, on nie odnawia się automatycznie. Trzeba go odnawiać, przychodzi zawsze przypominajka, że za 3 dni albo wkrótce skończy się Twój dostęp premium, to wtedy należy go odnowić. Można oczywiście sobie kupić na przykład cały rok i w ogóle o tym nie myśleć. To jest takie podziękowanie dla mnie za całą symbolikę, całą pracę w to włożoną, bo oczywiście powieść ma w sobie mnóstwo ukrytej symboliki, wskazówek dla wszystkich osób, które umią czytać pomiędzy wersami. To może sobie ta osoba kupić po prostu ten dostęp na określony czas i wtedy ma dostęp do całej biblioteki, czyli wszystkich tych treści, które tam na stronie są opisane. Czyli jak wejdziemy sobie w dostęp na jeden dzień, na 3 dni, to jest opisane, co jest w ramach tego dostępu. Jak sobie to naciśniemy, ten link, to widzimy dokładnie, do czego mamy dostęp i wtedy możemy sobie czytać po czasie. Czyli po 1 godzinie będzie dany nowy rozdział przesuwany do dostępu premium i wtedy w tej bibliotece premium można czytać, słuchać dowoli. Wszystko to, co tam jest dostępne. Ja również z głębi serca dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za nasz dzisiejszy wywiad i życzę wszystkim moim fanom i czytelnikom przede wszystkim radości i spełnienia, takiej motywacji do pracy nad sobą, do realizacji swoich marzeń i pragnień. I niech moja i trylogia, i 4. księga będzie dla każdego motywacją i inspiracją, że wszystko jest możliwe i że wszystko można w tym życiu zrealizować, zmaterializować i osiągnąć. Dziękuję. Do zobaczenia. Maria Bucardi.